Dzień doberek, witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony. Opuszczamy obozowisko, udajemy się do Mielna. Tu już na pewno nie wrócimy w tym roku. Może ja kiedyś, późną jesienią. Co więcej, pogoda piękna, tam będziemy w Mielnie szukać obrączki albo pierścionka, już nie wiem dokładnie. Także zapraszam Was do oglądania tego odcinka, pozdrawiam wszystkich. Widzimy się w Mielnie. Zanim dojadę do Mielna, zrobię zakupy, bo mam pusto w lodówce. Spotkałem widza, którego serdecznie pozdrawiam. Zaraz mnie ktoś tu rozjedzie. No, widzimy się w sklepie. Jestem na mopie. Chciałem tu wziąć prysznic, ale niestety awaria, ale przy okazji wyrzuciłem śmieci. Non stop mnie stresują. Jak nie jeden klient, widz, to syn. Za mało dostanę, bez znalezionego złota. Tak nie może to być, muszę porozmawiać. Jestem już w Mielnie. Stoimy w tym samym miejscu, co chyba miesiąc temu. I tu posiedzimy kilka dni, a potem będziemy się kierować w stronę Częstochowy na zjazd Odyńców. No, to by było na tyle. Dzisiaj chyba może pójdziemy jeszcze poszukać, ale trzeba by obiad jakiś zrobić i się uporządkować trochę, bo ta jazda trochę mi pootwierała szafki. No. Robimy obiadek, ale tym razem nie robię dla reszty, robię tylko dla siebie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Adam powiedział, że sam musi zrobić, bo dawno nie robił, musi sobie przypomnieć. No to więc nie widzę problemu, a ja będę miał na dwa dni. No. Jedzonko gotowe, można ładować na talerzyk i jeść. No, będzie smakowało. No, tam tak wygląda na talerzyku i zarąbiście pachnie. Trochę bardziej niż ostatnio. Jeszcze nie weszłem na plażę i już jest 2 złoty. Dobrze jest, lecimy dalej. 10 groszy PRL, a przedtem nie filmowałem, miałem 1 grosz nasz współczesny. No. Jest złotóweczka. Jeszcze coś tu jest. To mi się wydaje coś. Nic nie ma. Lecimy dalej. Widzicie to? 2 złoty chyba. Ja, 2 złoty. 2 wiko. Jest coś tu jeszcze? Lecimy dalej. Plaża dosyć czysta, tylko te meby, czy tam kto, załatwiają się śmietniki. O, tu nawet butelka cała była pusta. Rozwalone śmietniki wszystkie, jak ludzi nie ma, to one wtedy rządzą. No. W końcu jest jakiś sygnał. Waziko! 2 złote. Co jest z biżuterii? Jakaś świętobliwość. Co to może? To jest, zdaje się, srebro. Tak. Ładne sreberko. Świeże. Pamiątka. Ciekawe, czy coś tu jeszcze jest? Nie, niemieckie coś. O. Coś niemieckiego. Szukaj łańcuszka. Jakaś monetka tu jest. Musi być. No to spróbujemy. No co jest? Jest waziko. Jeszcze coś tu powinno być.
jakiś guzik czy coś takiego. Arszeniak czy coś takiego, nie wiem. Dwa ziko i to. Muszę pokazać to komuś, może coś będzie wiedział. No. Idziemy dalej. 5 ziko. Na wierzchu. Lecimy dalej. 2 ziko. Ale coś tu chyba jeszcze jest. Jak się nie mylę. Nie, musiało być coś innego. O, 2 złote znalazłem. To jest 4. moneta chyba, którą znalazłem, a nie filmowałem, bo nie wiem co to jest. No, ale już chyba 4 sztuki już mam takie. Lecimy dalej. 2, ale głęboko była, kurde. Chyba, że tam że jeszcze coś jest. Jak będzie, to pokażę. Tu zachód słońca jest. Koniec na dzisiaj. Nie znaleźliśmy kluczy. A przeszukaliśmy dokładnie koło tego stateczka, kutra. Koniec na dzisiaj. Jest nowy dzień. Jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj. Korsier coś robi. Zobaczymy co Odyniece Junior robi. Nie wierzę, on gotuje. Co nie? Ja cię kręcę. Co to będzie? Co dziś jemy? Pyk. Takie coś. To takie coś jak moje. Ukradłeś! Nie moje. No. Aż mi się nie chce wierzyć. Wjechałem mu chyba na ambicje. No. Korsierek montuje coś jak zwykle. Nie będę mu przeszkadzał, bo on strasznie krzyczy. No. Na wieczór pójdziemy gdzieś pewnie szukać. I to namiernie, bo patrzyliśmy na kamerę, full ludzi. Także widzimy się później. Nie jedziemy. Musisz zostać alchemikiem, bo jesteś terrorystą. Uważają mnie za terrorystę. A ten jeszcze większy jest terrorysta niż ja. Chcą ze mnie zrobić normalnego alchemika. Synuś przyniósł mi jakieś paczki. Nie rób tak, bo ty jak to jeszcze raz zacznij, ale nie na i siebie. I coś w nich cik, 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 cik. I nagraj jeszcze raz. Ale nie. To jest mój nowy nabytek, który został zakupiony przez mojego syna. Żeby lokomotywa była mniejszą lokomotywą. No, żeby lokomotywa mniej kopciła. A jak już kopci, to zapachowo. I to jest takie same dziadostwo, jak te zwykłe twoje szlugi. Gorsze. Jest ale dla nas lepsze. Co bo przynajmniej nie będzie capiło papierosami. No. Powiedziało echo. Jesteśmy na plaży w Mielnie. Wczoraj to było Ujeście, a nie Mielno. Także poprawka. Tutaj nie byliśmy jeszcze tak daleko, żeśmy nie zaszli. No to widzimy się przy pierwszym dołku. Takie coś znalazłem. Nie wiem co to jest. Nie wiem od czego. Taki jest klucz. Lecimy dalej. Takie coś znalazłem. Nie wiem co to jest. I od czego. Na razie kasy nic. A tamto co poprzednio znalazłem, to jest jakieś zabezpieczenie przed kradzieżą chyba w marketach czy coś takiego. Nie wiem skąd to się znalazło tutaj. Ale lecimy dalej. W tym samym miejscu takie coś. Nie wiem co to jest. Już nie podniecam. To na pewno nie jest złoto ani srebro. Badziewie kupione na Sarganie. Tutaj w Mielnie. No, lecimy dalej. Takie coś wystaje. To chyba jest w tym samym miejscu. To jest to samo co. To jest od tego co znalazłem wcześniej. Mi się tak wydaje. Nic innego. No, zobaczymy coś. W jednym miejscu 3 rzeczy. Lecimy dalej. Co się wypowiedzieli? Tadek znalazł, że Pandorę. To jest droższe niż oscypek w górę. To jest. A to jest. A to nie jest zepsute? Chciałem sparodiować kapitana Bomba, ale nie wyszło. Dobra, to jest bardzo drogie. To jest droższe niż oscypek w górach, naprawdę. Gratuluję. Okay, dziękuję.
jest w końcu złotóweczka. Funkielnóweczka. Lecimy dalej. Zaraz koło tego jest następna złotóweczka. Zobaczymy, czy czasami więcej tutaj nie ma. Powahamy tym. Idziemy dalej. 20 groszy w końcu dół, ale śmieci to jest niesamowicie. Kapsel przy kapslu. Monet mało. Jest wreszcie większa monetka. 5 ziko. Jeszcze zobaczymy, czy tu nie ma czegoś więcej. Pomachamy trochę. O, jeszcze coś jest. Szukamy. Zobaczymy, co tutaj jest. Tu jest coś. Bardzo głęboko. Jest głęboko, jak coś wyciągnę, to się włączę. Tu jest monetka. Co to jest? 20 groszy, nie, 50 groszy. Ale coś tu jeszcze jest. O, o. Jedziemy. Kamienie są. 10 groszy. Jest coś tu jeszcze? Nie ma więcej. Wszystko. 60 groszy. Jedziemy dalej. Jeszcze znalazłem 25 groszy. Koło tego. No. Lecimy dalej. Nie przeklinaj. Jest 2 ziko w końcu. Zobaczymy, czy jest coś więcej. Ale to... tym czym innym sprawdzę. Nie wiem, która godzina, ale już jest dosyć późno się robi. Te mielno to jest jeden wielki śmietnik. Parę złotych, no i te pandory, co znalazłem, ale poza tym reszta ekipy też za bardzo nie poszalała. Wracamy do punktu wejścia i spadamy. Takie coś znalazłem, nie wiem od czego to jest. Może od papierosa elektronicznego. Lecimy dalej. Nie wiem, co to za moneta. Albo to jeden złoty. Współczesny, ale długo leżało. Lecimy dalej. Koniec na dzisiaj. Jestem zwycięzcą z tą Pandorą. Ono 200-300 zł kosztuje kompletna. Także jestem najlepszy dzisiaj. To jest Mielno. Idziemy. Mielno nocą. Godzina 21. Idziemy w ciemną ulicą. Półmetrowe te kebaby. No może trochę mniejsze. A jakie dobre? Jak dobre? Dobre. To jest trucizna. Tak jak to. No. Mielno nocą. Spokojnie. Żadnych pijanych. Ani trzeźwych. Jest fajnie, ciepło.
trochę przeróbek robię w moim wozie. Tu będzie takie coś jak Adam miał, tylko jemu to już jest niepotrzebne. Ja będę tego używał. Muszę tylko przedłużkę zrobić do tego na to gniazdko. Korsir ma mi dowieść końcówkę z prysznicem i będę miał tutaj pod ręką. Nie będę musiał za każdym razem kombinować, wchodzić. No, tu już wody nalane, gaz jest przeniesiony, pusta butla jest przeniesiona w inne miejsce. No, teraz się kieruję na inne kąpielisko, ale chyba już nie nad morzem, chyba że coś się zmieni. Za chwilę jedziemy na plażę Rajska Plaża. To jest 62 km stąd. Już w głąb kraju. Już czas powoli ruszać, opuścić morskie miejscowości, bo tu ciasno się robi. No, także widzimy się na Rajskiej Plaży. Chyba że przedtem zrobię jakieś podsumowanie, bo to byłby za długi odcinek. No. Czas na podsumowanie tego odcinka. Sorry, że w środku, ale mam takie warunki, że niestety gdzie indziej się nie da. Pokażę wam, co znalazłem. Około 30 zł w monetach współczesnych. Sreberko ładne, dosyć ciężkie. Jakiś guzik, nie wiadomo co to jest. No i to. To bo podobno jest wartą około 200-300 zł wart. To jest jakiś Fedora, nie wiem jak się to nazywa. W każdym razie to jest ze srebra. I dosyć drogie. Bo pojedyncze te można kupować. No, ja już kiedyś takie jedną część znalazłem. No, to by było na tyle. Co poza tym? Poza tym jest porno i duszno. Gorąco jest. Strasznie jesteśmy. Przejechaliśmy na takie jeziorko. Jak ono się nazywa? I wam zaraz powiem. Nie ma tu kąpielisko. Rajska Plaża. No. Co tu pisze jeszcze? Nad jeziorem Porost. Porost? No to chyba nie jest Porost. Jezioro się nazywa Chlewo. Chlewo. Nigdy tu nie byłem. Także dobrze jest. Żeśmy obeszli, ładnie to wszystko wygląda. Zostajemy tu na noc. Ja przynajmniej ja zostaję, bo dziś i jutro grupa się rozjeżdża. Ja będę sobie jechał w stronę Częstochowy na zlot. Korsier jedzie do Szczecina nurkować. Adam jedzie do Sosnowca na sklep. A ja powoli, powoli. Mam 500 km ponad. Także mam do pierwszy, drugi, trzeci zlot jest. No. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejny. Pozdrawiam wszystkich. Kciuki w górę. Widzimy się na następnym odcinku.